Halo, 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 cześć, siemaneczko ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunka. Na samym wstępie chciałbym tutaj troszeczkę ulepszyć broń, którą ostatnio znaleźliśmy. I czy ja mogę do niej, tak, mogę do niej zamontować jakiś ciekawy celowniczek. Krótka luneta, niech będzie. I może tutaj coś z tego. Szansa na trafienie krytyczne. Redukcja kąta odrzutu i redukcja kierunku odrzuta. Proszę bardzo. Odrzutu, a nie odrzuta. Szansa na trafienie krytyczne. Rozrzut. Minus 15. Kurczę. To wydaje się dość mocne. A ciekawe, czy ja mogę to zdjąć? Mogę to niby ściągnąć, tak? Mogę? Ściągnij. Okej. Okay. Bonusowego zoomu plus 12 do zasięgu. Ej, w sumie to byłoby lepsze. Dobra, spróbujmy. Przynajmniej będę wiedział, ściągnij. Okej, nie tracę. Spoko. No to ten załóżmy. Ten też mogę ściągnąć, oczywiście, że tak. Tylko, że z tego pamiętam już, tu jeszcze powinienem mógł jakieś chipy czy coś zamontować. No właśnie, takie modyfikacje. A w tym, kurczę, nie mogę. No trudno się mówi. Zobaczmy, jak teraz ta broń się prezentuje. Okej, w ten sposób. No niech będzie. Bardzo lubię tego rodzaju bronie. Takiej SMG. Okej. Ktoś do nas napisał. Sprawdźmy, kto to taki. River, jeszcze raz potrzebuję twojej pomocy. No dobra. Cześć V, zamierzam odwiedzić... Coś nam odpisze na to? Chyba nie. Panam, masz czas? Megabok, znasz. Nie. To akurat chodzi o to, aby się z nią spotkać. Dziennik. Przerwane milczenie, proszę bardzo. Sprawdź inne tropy. Witaj w Pacyfice. I widmo wolności. Witaj w Pacyfice. No dobra, niech to będzie. Dzwonimy. Mr. Hans? Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boysami. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Od razu z grubej rury. Voodoo Boysom przewodzi Maman Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Och, V. Odwrócona psychologia. Ze mną? Daj spokój. Mamą Brigitte? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Voodoo Boysi traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Ja? Skąd? Interesy, Voodoo Boysi, niebezpieczne połączenie. Ale jeśli chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To prywatna sprawa. Cenię prywatność, ale nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Chcesz coś opchnąć Voodoo Boysom? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Tech, kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Okej. Czekaj na telefon od Mr. Hansa. Hansa, znajdź sobie inne zajęcie. No super. No po prostu zarąbiście. Tylko, że taki problem, że ja nie mam innego zajęcia. A ten goście co tu robi? Parada wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy straganach. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. No nareszcie. Udaj się na bazar w Japantown. No dobra, no to lecimy tam, do Japantown. No w końcu jakaś misja. Kurczę blade. Myślisz, że wytrzyma obciążenie? Kogo to obchodzi? Parada zaraz się zacznie. Też chcę to zobaczyć. W samą porę.
Takemura. Świetnie wyglądasz. Tak, a czuję się nie najlepiej. Spróbowałem lokalnego hamburgera. I jak smakował? Zapytaj ludzi na dole. Parada wkrótce się zacznie. Naniosłem małe poprawki nadane od Wakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej, niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Strzelców jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym, nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę. Ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepsze. Zwrócisz czymś ich uwagę, banki po złodzieju. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-samą. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Kurczę, będzie naprawdę nieźle. Poczekaj, gdyby się nie udało, mamy jakiś plan awaryjny? Zastanów się. Zostałem oskarżony o zdradę Arasaki. Za chwilę spróbuję dostać się do siostry CEO. Powiem bez ogródek. Nie przewiduję żadnych planów awaryjnych. Ten musi się udać. Okej, jestem gotowy. Pytanie, czy ty jesteś? Przecież opracowałem ten plan. I wciąż uparcie pomijasz w nim swojego kumpla Odę. Oda to człowiek honoru. Nie podniesie na mnie ręki. Do momentu, w którym nie spadniesz Hanako na kark. To prawda. No w takich momentach honor schodzi na drugi plan, zwycięża instynkt i szybkość. No i? Więc mam nadzieję, że wciąż jestem od niego szybszy. No dobra, no to czekamy. Uważaj na siebie. Będzie ciekawie, bardzo ciekawie. I kurde, nie mów, że trzeba będzie się skradać. Mega tego nie lubię. Jestem na pozycji, platformy właśnie wyruszyły. Pamiętaj, żeby uważać, bo ściągniesz na siebie drony Arasaki. Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszyła. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-samy. Okej. Okay. Unieszkodliw snajperów. Dostań się do pierwszego snajpera. No dobra. No to idziemy. Imprezka widzę, że niezła. Bardzo niezła. Dużo ludzi widzę. Okej. Okay. No to idziemy. On gdzieś tutaj jest. I podobno do niego dostęp jest o wiele, wiele łatwiejszy niż do pozostałych. Sprawdzimy to oczywiście. Tutaj gdzieś w prawo teraz. No ludzie, no dajcie mi przejść. God damn it. Nie mogę tędy. Co jest, kurde? O, dobra, tędy. XD. Dobra, schodami do góry. Okej, on gdzieś tam jest po prawej. Czy ja tędy mogę się jakoś dostać? Nie, skakać nie mogę, czyli... Czyli muszę iść. O, ładnie, ładnie. Idealnie. Nice. Dobra. Chodź, powinniśmy wracać do środka. Teraz tutaj. Co my tutaj mamy? Masz go prawie przed sobą. Obserwuję tłum i nie zwraca uwagi na tyły.
Okej, zajdę go. Okej. Nie zwraca uwagi na tyły. Brzmi to bardzo zachęcająco. O, jedzonko, podłącz się. Możemy się podłączyć. Okej, pięknie. Komponenty, użyj. I co my tutaj mamy? Wiadomości mamy. Wieczna miłość i spadek dla pana. Sieć, okej. Wchodzimy. Powolutku. Ze spokojem. Strefa zagrożenia. Co? Co to było przed chwilą? Nie mam pytań kompletnie. Serio? Oni mają tu jakieś miny? O Boże. I ja tego nie widziałem. Serio? Rozbrój. Rozbrojone. God damn it. Czekajcie. Balkon dwa piętra wyżej, kobieta czerwieni. Chyba jest uzbrojona. Ja tego nie widziałem. Zgarnijcie czpuna. Dobra, chwyć. No bezwładni. Takemura, ściągnąłem tego bliższego. Teraz wskocz na balkon obok zielonego neonu i wejdź do windy. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy. Okej. Dlaczego go obezwładniłem, a nie zabiłem? No bo w sumie nie jest bandziorem, więc głupio byłoby go zabijać. Co nie? No właśnie. Pierdolcie się wszyscy! Właśnie! Pierdzielcie się wszyscy! Haha! Balkon? Rynek. Tutaj? Tutaj? O. Mam coś ważnego. To Oda. Rozmawia z kimś na łączach. Podpinam się, posłuchamy razem. Powtarzam, zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako-samy w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Yorinobu? Rób, co ciebie należy. Przyjąłem. Bez odbioru. Tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. Ja wiem, kim był ten drugi. Pierdolony Adam Smasher? Adam Smasher? Facet, który cię zabił. Facet? To nawet nie jest jebany człowiek. Ale wiesz co? Bardzo dobrze, że tu jest. Bardzo dobrze? Skoro już obudziłem się w świecie bez Saburo Arasaki, Smasher musi mi wystarczyć. Tobie? Ty niczym nie ryzykujesz. No dobrze, nam. Bo to ty pociągniesz za ten cholerny spust. Cie? Dobra, no pogadałem z nim, okej. Dostań się do drugiego snajpera. Do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Wszystkie frakcje wysłały swoich ludzi. Nie, nie sądzę. Znasz Arasaki. Komponenty jakieś, weźmy. Tylko pytanie, co tutaj mamy? Bo tutaj też niby jakieś drzwi. O nie, nie mogę otworzyć, kurde. Zdolności techniczne, jak mnie to denerwuje zawsze. Kiedy nie mogę czegoś otworzyć. God damn it. Tutaj coś jest? Nie, nie ma. O jest, jakie creepy to jest. Ten hologram cały. Dobra. O! Jakiś kod mogę wpisać. Prowadź kod. Użyj. Co to robi? A skąd ja mam ten kod niby wziąć? Co? Czekaj, może gdzieś tutaj jest. Nie ma chyba nigdzie tego kodu. No, trudno się mówi. Dobra, wychodzę stąd. Teraz tutaj muszę wejść. Po tej drabince. Niech będzie. I na tą kładkę mam się dostać? Coś słabo ten mostek wygląda. Jesteś pewien, że Takemura nie chce cię zabić? Nie wydaje mi się, Silvek. Kurwa, prawie spadłem.
No, nie tak. Na siebie uwagi. A nie mówiłem? Takie prawie to mocno prawie. Bo daleko byłem od tego. Hihihihi. Okej, okay, teraz tutaj zejdźmy. Tu mamy jakiś exit. Otwórz. Hits. Nice. Musisz teraz się jakoś opuścić na dół. Tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. No właśnie, o to mi chodzi. Abym nie został wykryty. I to jest najgorsze. Przez te drony pierdzielone. Mogę go wyłączyć? Przegrzanie, zwarcie, reset optyki. Ujawnienie interesów. Nie, nie mogę. Nie patrz na mnie. Kurde, akurat chciałem wyjść teraz. God damn it. O, szajse. Co to jest za gówno? Dobra. Zepsuj w platformę. O, jak ładnie. Kto by pomyślał? Tam jest wyżej. Ten jeden. Pytanie, czy on mnie zauważy. On tam wyżej patrzy niby. Więc teoretycznie nie powinien mnie widzieć. Dobra. Jest tutaj. Jeszcze niżej. Ja pierdzielę. Jak ja nie lubię w grach się skradać. Mega nie lubię się skradać w gierkach. Dobra, teraz tutaj niby. I tutaj. Dobra. I co, tutaj? Chyba tak. Dobra, chyba jestem. To jest ta cała platforma? Chyba tak. Dobra, teraz idziemy tutaj. Tutaj jest na dole. I ciekawe, jak ja mam go kurde unieszkodliwić, co? I oto jest pytanie. Jak on sobie tam stoi? Jak ja mam to niby zrobić? Dobra, on widzę, że on sobie odchodzi jakoś. Dobra. Dawaj. Chwyć. Nice. Obezwładnij. Nice. Dobra. To było proste. Myślałem, że on nie odejdzie od tych drzwi. Jeszcze parę metrów i snajper jest twój. Parę metrów. Rozbrój. Nice. Parę metrów, mówisz. Dobra, mamy snajpera. Wysokie gniazdo, już sprawdzam obszar. Wysokie gniazdo. Uwaga, chwyć. Jest. Obezwładnij. Nice. Co się mówi? Cel zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć. Cel zdjęty. Na końcu pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszył. Okej. Okay. Użyj wiadomości. Pyk. Wygrałeś! Wi. Dobra. To znowu Oda. Posłuchaj. Komunikat o naruszeniu bezpieczeństwa. Trzeba ją stąd ewakuować. Natychmiast. Arasaka potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Słyszałeś?
Chyba się połapali, musimy się śpieszyć. Damy radę. Dobra, podłącz się. No to wychodzimy tędy. Tutaj chyba nic więcej nie znajdę. Proszę, proszę, bomba. Rozbrój. Rozbrojone. I tutaj niby do góry. No to idziemy. O nie, 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 nie. Szlak by to trafił. Nie było o tym mowy. No nie. No nie. Ja pierdzielę. Chyba nie mam tam wchodzić, co? Ja pierdzielę. No nie wierzę w to po prostu, no nie wierzę. Zapiszę sobie grę. Dobra, odwróć uwagę. Ale on tam nie idzie. Co za gościu. Odwróć uwagę, może tu? O. Dobra, nice. Idzie. O, jak przeskoczył jebany. Chwyć. Obezwładnij. Nice. Dobra. Jednak tak trzeba było zrobić. Tak jak mówię i mówiłem wcześniej i to wielokrotnie mówiłem, nienawidzę się skradać. Strasznie nie lubię tego. No ale co zrobisz? Jak trzeba, to trzeba, nie? Chwyć. Obezwładnij. Nice. Użyj. Co tutaj mamy ciekawego? Dobra, idziemy dalej. Do ostatniego snajpera. O kurczę, tutaj coś zostawiłem jeszcze. Holipka, nieładnie. Dziękuję. Gdzieś tam wyżej jest. Mam nadzieję, że tutaj sobie mogę bez spiny iść. Dobra, tutaj mamy. Dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. A jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Dobra, dobra. Chwyć. Obezwładnij. Nice. Co, że niby po tej kładce mam iść? Chyba, że do części technicznej bym się dostał. Czyli niby tutaj. Oczywiście wykonałem sobie save'a w razie czego. Wiadomo jak to jest niekiedy. Tutaj co jest? A, tutaj mogę. Proszę, proszę. Gdzieś udało mi się dostać. I uwaga. Balkon. O, tutaj. No i spokojnie sobie jedziemy windą. Bez spiny. Bez niczego. Na lajcie. Spokój, cisza. Hihihihihi. Tylko pamiętamy o tym, że jeszcze tutaj gdzieś jest jakiś netrunner. No właśnie. A to niedobrze. Strefa zagrożenia. Tę kładkę patroluje strzelec. Dobra.
Dzięki Takemura. O nie, to są te kurwa gówna. Ja pierdzielę. Tylko pogarsza swoją sytuację. Wyłam. Wychodź! Nic ci nie grozi! Dobra, mamy go. Nice. To nie było proste. Oj, to nie było proste. Dobra, teraz pewnie trzeba tak to zrobić, że to główienko jak lata, to musi lecieć w tamtą stronę. Ja sobie zrobię save'a jeszcze, że jak te główienko lata, to ona musi tam latać. Tylko pytanie, gdzie jest te główienko latające? Tutaj jest, dobra. W białej marynarce. Przyjąłem. Potwierdzam, to wrogi agent. Baza melduje brak kontaktu. I po kłopocie. Widzę. Bardzo dobrze. Okej. Wciąż mamy tu jeden problem. To znaczy? Ta netranerka Arasaki przejęła kontrolę nad wszystkimi sieciami. Musisz się jej pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy. Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, idę po nią. To z tym wybuchem to nie było zamierzone oczywiście. To był czysty przypadek. Oj, bardzo czysty przypadek. Ale na szczęście nic mi się nie... Okej. Nic mi się nie stało. Dobra, dostań się do netranerki. Tak, myślałem. Musimy do niej, kurczę, się dostać. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt trudne. Dobra. No to lecimy. Balkon. O nie! Wykryto uszkodzenie chipu relik. Szlak by to trafił. No nie! Nie w takim momencie. Ja pierdzielę jak zwykle. To jest ta pierdzielona netranerka. Teraz mi odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Wypnij ją z sieci. Dobra. Zrób sobie przerwę. Kurwa! O nie! Ups. Wiedziałem, że tak będzie. Przestraszyłem, ja pierdzielę. Ostrzegałem cię. Co za gościu? Utrzymuj dystans, nie wchodź w zasięg ostrza, bo cię posieka na tata. Albo ja go posiekam. Przegrzanie. Właśnie tak! Tak, karabin. Pierdzielona Oda! Oda, zrób mi loda! Trzeba było wyjechać z miasta! Nie zostawiaj mi wyboru! Oda, zrób mi loda! Pik, pi! Cia! Pik, pi! Ta-da-da-da-da-da! Dobra. Reset optyki. Czekaj, Oda. Granat jakiś. Pięknie. Chodź. Uważaj, będzie teraz ładować kamuflaż. Ty patrul, załamań światła. Okej. Załamań światła. Oda. O, może razem się pobijemy na maczety. Ej, to by było dobre. A to co to jest? Upadający granat emitujący dźwięk, który ściąga przeciwników w jego pobliże.
O nie. To ja takiej nie chcę broni. Dobra, dawaj katanę. Pobiję się trochę z nim kataną. Gdzie jesteś, Oda? O, widzę cię. Chodź tu. Chudziu. Chodź. Oda. Widzę cię. Gdzie ty jesteś? Dobra. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, kurde? Nie walczysz w ogóle? Zapłacisz za to. No i gdzie ty jesteś? No dalej, chodź. Muszę chyba go z karabinu tutaj potraktować. Dobra, mam cię. Pięknie. Chodź na katany. I co? Zaskoczyłem cię, co? Słaby jesteś. Dobrze własnego ucznia. Własnego ucznia, proszę cię. Ty uczniem. Dawaj, stawaj. No chodź tu. Oda. A to co to robi? Przejęcie kamery, wyłącz. O, ciekawe. Oda. Zaraz cię znajdę. Pięknie. Pięknie. Dobry jesteś. Nie pozwolę ci się do niej. Co? Chyba już mogę. Leżysz. Jak sytuacja? Ja. Udało mi się. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. Wi, proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. Masz dziś dużo szczęścia. To wasze pieprzone poczucie honoru. Ale masz dzisiaj trochę szczęścia. Możesz podziękować Takemurze. To ja tobie dziękuję, Wi. Dobra, darowałem mu życie. Ja sobie tutaj zapiszę, ale jestem ciekawy, co się stanie, jak go ciachnę. Oczywiście zrobiłem sobie zapis i... Przepraszam, Oda. Nie. Ty mi też nie zostawiasz wyboru. Ty nie musiałeś tego robić. Zrobiłby ze mną to samo. Sam widziałeś. Będę o tym pamiętał. Dobra. Oczywiście czytałem save'a, gdzie jest on żywy. Z jednoznacznych względów. W tym wypadku to ja jestem bandytą, a nie on. A on tylko dba o bezpieczeństwo. Dobra, co my teraz musimy zrobić? O, podłącz się. Mogę się tutaj podłączyć. Dobra, co my tu mamy? Okej, udało się. Jestem w systemie. Hanako jest w środku. No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę.
なぜ止まったんだ。危険だと警告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。竹村、システムザブロコワメ、テラサルモニグディ。お父様。花子様、あなたは。お許しを、どうか話だけでもお聞きください。三郎様は父のことを口にしないで。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。三郎様の死について真実を明かすことは。花子様、無礼を働きたくありません。しかし、ウチェカイビー、ゴルファゴルファゴルファ。サストレリウヨン。Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że... Ja pierdzielę. Trzymasz na krótkiej smyczy. Lepiej stąd spierdalajmy. I to szybko. Tak. Racja, lepiej stąd spierdalajmy. Szlak by to trafił. Dobra, otwieraj. I znów to samo. I znów kurna to samo. Co to było? Nie macie prawa nas tutaj trzymać! Wszyscy na ziemię! Pierdol! Dla swojego dobra nie chcesz wiedzieć. Aha, łapię. Nie było pytania. Okej. Okej. Otwórz. Dawaj. Uciekaj z terenu parady. Jesteś bezpieczny? Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwalił. Nie ma czasu na wyjaśnienia, musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Zapukaj 4 razy. Pośpiesz się. Oh my god. Mieszkanie 303. Udaj się do kryjówki. God damn it. Jak zwykle wszystko się skrzaniło. A tak dobrze było. A tak, kurna, dobrze było. Z tej strony Gillian Jordan. No dobra. Vine Street. Opuszczony budynek, 3 piętro. Pośpiesz się. Zapowiedź 4 razy. Uwierz, że nikt cię nie śledzi. 4 razy, rozumiesz? Potwierdź. 4 razy, pamiętam. Nie jestem idiotą. Świetnie, lepiej zachować ostrożność. Tylko pamiętaj, 4 razy. Dobra, 4 razy. Pamiętam. Dobra, myślę, że w tym odcineczku to będzie wszystko niestety. W następnym zajrzymy do tej kryjówki. A ja niestety muszę się z wami żegnać, więc siemandero, trzymajcie się, czołeczka, do następnego, pa pa. Żyjczek dla was, mordeczki.